Odkrycie substancji uzależniających oraz fakt, że wytwarzające je rośliny wegetują tylko w określonych warunkach, napędziło kolonializm i agresywny merkantylizm. Rządne kofeiny europejskie mocarstwa roszczą sobie prawa do tropikalnych regionów świata. Powstają plantacje mające zaspokoić popyt. Do pracy na nich zmusza się niewolników, rdzennych mieszkańców tych terenów. Plantacje rozrastają się jak pożar lasu. Ludzie pracowali niczym pszczoły zapylające kwiaty. Zaczęli sadzić krzewy kawy i herbaty w rejonach, w których wcześniej nie występowały. Wiemy już, że kofeina przyczyniła się do wielkich przemian oraz rozwoju kolonializmu. Plantacje kawy powstają na całym świecie. Amerykańscy rewolucjoniści mogą więc pozwolić sobie na wrzucenie herbaty do morza. Z łatwością przestawią się na tańszą kawę sprowadzaną z niedalekich Karaibów. Herbata traci popularność w Ameryce, ale po drugiej stronie Atlantyku ten symbol Wielkiej Brytanii zapoczątkowuje kolejną rewolucję. Pokażemy wam, jak uzależnienie od kofeiny odmieniło nowoczesny świat. Wielka Brytania, rok 1850. Populacja kraju sięgnęła 22 milionów. Półtora stulecia wcześniej była ponad czterokrotnie mniejsza. Przyczyną tak gwałtownego wzrostu może być herbata. Brytyjczycy zaczęli ją pić na początku XVIII wieku. 100 lat później Anglia jest największym konsumentem herbaty na świecie. Sposób przygotowania naparu sprawia, że ratuje on życie. Liście zalewa się wrzątkiem, a wysoka temperatura zabija bakterie. Gdy Brytyjczycy zaczęli pić herbatę, umieralność na choroby wywoływane przez brudną wodę spadła o połowę. Kofeina uzależnia, więc Brytyjczycy piją dużo herbaty, a zarazem więcej przygotowanej wody. Żyją zatem dłużej i mają więcej dzieci. Kraj ma dość siły roboczej potrzebnej w wielkich, zmechanizowanych fabrykach. Świat wkracza w nową erę. Epokę, w której codziennie wypijamy niemal 6 miliardów filiżanek herbaty i ponad 2 miliardy kawy. Dlaczego kofeina zdobyła aż taką popularność? Jest tanim i szybkim paliwem. Ułatwia funkcjonowanie w złożonym środowisku.